Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sakryt. No więc tak, to będzie taki dłuższy odcinek. I teraz będziemy wychodzić z tych podziemi. Z tych podziemi orków. Tego ich ostatniego bastionu. No, tu się nie opłaca. To nic nie ma ciekawego. Nawet chyba do żadnej misji nie było związanej z tą lokacją. Więc teraz wychodzimy na powierzchnię i udajemy się do teleportu w orkijskim mieście Khoart-Nur. Tam szybko dotrzemy i potem pójdziemy do teleportu i teleportujemy się do zamku Brave Rock, gdzie zameldujemy się lasce Szarefie. No, Marian wychodzi. No, wyszedł. A my pędzimy z powrotem. Jakoś tak dzisiaj czysto. Nie ma tu żadnych nieumarłych, ani nic. Co się z nim stało? Może za to, że jest półmetek gry? I tak, teraz już nie będę wykonywać żadnych pobocznych misji. Bo chcę jak najszybciej zakończyć tą grę. Oczywiście podstawową grę. I jeszcze tu zajrzymy do kupca i kowala. Sprzedamy tą uzdę. I tą pałeczkę. Tutaj zmienimy sobie. Tak. Tu jest 83, 80, 85. Posprzedajemy to jeszcze. Dać dwa tysiaki. Tu 7 tysiaków, choć jest trochę gorszy. Nie wiem, za co jest droższy. Jakaś magia. Luknijmy w opancerzenie. Nic tu nie ma ciekawego. Dobra, uciekamy stąd. Jeszcze do kowala luknijmy. Co tu mamy do ulepszenia? Tak, tu są znoszone na ramienniki. Ulepszymy je do obrony ulepszeniem, czy jak to się nazywa, nie wiem. No i chyba tyle. No. Więc teraz udajemy się do teleportu i do zamku Brave Rock. No, jesteśmy już. Teraz wystarczy wrócić się do tamtej tawerny. I znowu musimy zejść do podziemi. Co prędzej jakieś takie kanały, tak mi się zdaje. Prędzej na kanały wygląda, nie na podziemia takie. Kanały i podziemia to razem zmoczone. Jakieś takie dziwne coś. Dziwna lokacja. No. Przechodzimy tutaj, przejeżdżamy raczej. Przez miasto. Najmniejsze miasto w tej grze to jest Massa Creel. Chyba tak, dobrze? Muszę zobaczyć. Mascarele. O, tak, Mascarele. To jest najmniejsze chyba miasto w grze. Jest najbardziej takie ułożone, takie szlacheckie, coś takiego. Tak jakby tam sami bogacze mieszkali. Nawet tam widać. O Jezu, jakieś... Co? Skąd tu się wzięły nieumarli? Coś tu się dziwnego dzieje. Przedtem były te kapłani Sakary. A teraz nieumarli? Coś tu się dzieje dziwnego. Dobra, schodzimy. Raczej wchodzimy. Wchodzimy do tawerny. Nie wiem, jak się ta tawerna nazywa. Nie pod złotym tym kanałem. Dobra, no. I'm finding nothing and no one in this region. I ładnie przez mostek przechodzimy. Tak. I tutaj prosto
Teraz w prawo. Prościutko przez mostek. Przełazimy. Tutaj i cały czas prosto. No, cały czas prosto. Nie aż cały czas tutaj trzeba skręcić, tak, tu przejść. Tak jak przedtem. Dobra, schodzimy. O, teraz jesteśmy w tej mniejszej lokacji. Tu nie trzeba, tu nie będzie trzeba tak dużo łazić i skręcać. Ale też się znajdzie woda i inne tam bakterie. Dobra, no to tutaj znowu jesteśmy. Znowu schodzimy. I teraz prościutko do Valora i Szarefy i jej jeszcze i Valora tam księżniczki czy ta narzeczonej. The element. Dobra, Szarefa. Of emptiness. Żywioł pustki. Very bardzo good. Dobrze. Now go and speak to Valor. Rozmawiać I shall start the preparations for summoning the Sakara demon. Demona Sakary. Okej. Dobra. Rozmawiamy z Valorem. So be it. Let us storm the place together and save this rat Demordry from carrying his head around any longer. The time has come to seize power back from the usurper and restore law and order in my kingdom. Let's kill the traitor! Zabrać władzę uzurpatorowi i przywrócić prawo i porządek w mym królestwie. Zabijmy zdrajcę. Ha! Valor! Super. Until death! Dobra, wchodzimy do teleportu. Znowu teleportuje nas do... przed tawernę. Teraz wystarczy iść tam prosto. Znowu do tego zamku. Znaczy w górne miasto, w górną część zamku. Tam miasta prędzej. A potem udamy się do zamku, gdzie stacjonuje Mordrej. De Mordrej raczej. Czy jakoś. Jakieś takie dziwne imię ma. Dziwne imię dla dziwnego człowieka. I tak zginie z mojej ręki. No to nic dziwnego. Dla dziwnego człowieka. Dobra. Przechodzimy przez miasto dolne. Tak, mocno walczący żołnierze. Uważam, że tutaj jest za mało żołnierzy Demordreja. Powinno być więcej Demordreja niż wojsk waloriańskich. W ogóle powinno być tu więcej. Więcej wojsk, bo wtedy byłaby jadka i tyle. Jeszcze mogą być jakieś tam magicy, czarodzieje. Jak coś. No, tak, tutaj omijamy tych bezdusznych ludzi. Every opponent I meet here could be my last one, so beware. Zamulenie. Dobra. Otwieramy bramę i przechodzimy. Tak, tutaj prosto ciągle, tak. Zaraz będzie wejście. Tak, jest tutaj wejście. Dobra. Kurczę, przesuń się, stary. Jezu, przesuń się, bo ja muszę wbić. The center of Ankarian power. Dobra, tu jest the palace of brave rock. Ich werde dich aufschlitzen und dich an deinen Eingeweiden von den Zinnen baumeln lassen. My armor is inadequate against normal weapons. Jeszcze raz, no. Ciach. Ciach. Ale po 200 to bardzo mocny przeciwnik. Widać 35 poziom. Ma dużą obronę. No dawaj. Jak jeszcze raz. Nasz książę Valor zemglał. Come on then, try me! Zemgliwo faceta. Dobra, jeszcze raz, parę tam razy. Piąstwem teraz za 2000 walnąć. Tysiak. I teraz za 1000. Jest jeszcze raz, tak, o jest, w końcu, zabity, drań. Teraz tutaj, ciach.
Jak? Chyba już. Tak, już. Pozbieramy te rzeczy, które tam wypadły. No, już. Luknijmy, co to mamy. Mamy tak, jedejtową zbroję wieśniaków, obrona 134. Mamy lepszą. Tu z nim miecz Valora, tarcza. Migotliwa sękata pałka wieśniaków. Słaba. I na ramienniki dla nas. Dobra, zabijmy tych ludzi. Dobra, to zbieramy złoto. Tu jeszcze jeden kapitan. No już, rozmawiamy. The traitor de Mordry is dead, and the palace is back under the control of the crown. Now, escort the sorceress Sharifa to the Forge of the Ancestors. You will find the forge below the catacombs of the palace. Hurry, for the undead are waiting before the walls of the city. There is a smithy under the palace. I to dlatego właśnie. I will escort Sharifa. Jakiś będzie atak, planują pewnie, i dlatego tam była taka pustka i w ogóle. Książę Valory stoi ładnie na tronie. Still here? You'd better hurry. Take the sorceress Sharifa to the Forge of the Ancestors, which lies below the catacombs of the palace. Znajdujących się pod pałacami, pod pałacowymi katakumbami. Dobra. Rozbijmy jego piękne wazy. Pewnie to jest złoto. Dobra, luknijmy jeszcze tam na górę. Zobaczymy, jaką ma tam chatę. No. Patrzmy, patrzmy, tu mamy skrzynię. Nie, złoto, bardzo ci dziękuję. O, masz tutaj. Książeczki nie masz. Tu mamy następną. To jest złoto. I mamy jeszcze szafę. Tak, szafa. Nie, złoto, bardzo dobrze. A fajne łóżko. Dobra. Chodź, Szarefa, chodź. Ja muszę tutaj wyjść. A ty idź za mną. Idziemy w krzaczory. Okej, dobra. Te katakumby. Tak, tu są te katakumby. Okej, dobra, przechodzimy. Tu jakoś trzeba przejść chyba. Nie, tu przez drzwi. Tu są te drzwi. Tak, tu. I chyba tutaj trzeba skręcić. Tak, tu. Mhm. Następne drzwi. Chyba nie zgubimy się. Ale to najmniej prawdopodobne. Mhm. Dobra, to idziemy tutaj chyba. Tak, o, to przejście jest. Ale nie wiem, czy to są same trumny. To chyba nie. Prędzej tu jakoś. Nie, też nie. Tu. Oj, długa ta podróż. Już widzę tę kuźnię przodków. Zaraz będziemy na miejscu. Ciekawe, co nam tam Sharifa powie. O, miejsce na chyba jakiś element czegoś tam, nie wiem, żywiołu jakiegoś czy coś. Tak, tu następne. O Jezu, znowu zejście na dół. Dobra, przechodzimy przez kolejne kraty, drzwi raczej z krat. Tutaj piasek czy kamień, nie wiem co to jest. Prędzej jakaś ziemia, piasek. Dobra, zbliżamy się. Znowu trzeci poziom, chyba będzie już koniec. Tak mi się zdaje. No super. A ja, ale zmuliło. Zmuliło mocno. O, jesteśmy już.